Witam wszystkich serdecznie z tej strony Lolo 90, a dziś mam dla was kolejny filmik z serii MW3, dawno nie było na moim kanale, więc postanowiłem coś wrzucić. Jest to tryb cała Force of the Denka, czyli sabotaż, tylko że przynosi, bomba przynosi kolor. No i oczywiście wszyscy ruszyli na tą bombę, no ale ja okazałem się nieco szybszy. No jak już ma się tego kolosa, to już jest gra po patchu, że kolos już nie zdobywa sobie tego paczki Specialist. Bo z tą paczką Specialist było tak proste, to jest po prostu żałosne było. Całe szczęście, że to wywalili jak dla mnie. Bo po prostu to było za proste. Kolos biegał normalnie jak normalny człowiek. No. To było za proste. No i od razu chciałbym się usprawiedliwić, dlaczego tak długo nie było żadnych filmików. Ponieważ po prostu mam szkołę, już nie jestem chory, mam szkołę, a że dziś mamy... A, właśnie, pewnie nie wiecie, dlaczego nagrywam to o 12:30. Nie dlatego, że nie mam, nie dlatego, że jestem chory, tylko dlatego, że nie mam szkoły. Tak, dzisiaj nie mamy szkoły, dlatego, że... dlaczego? No właśnie. Bo jest dzień nauczyciela w naszej szkole i jest otwarte, nie, uroczyste otwarcie sali gimnastycznej, bo wybudowali nam ładną salę gimnastyczną, tylko szkoda, że w podstawówce, jak ja jestem w gimnazjum. A to w ogóle jest z drugiej strony miasta prawie. No, dobra, już jakieś 5 km, 6. No i co? Mam wolne, więc postanowiłem dla was coś nagrać, bo dawno niczego nie było. To jest właśnie ten tryb, bardzo prosto na nim wbić mława, tylko denerwuje mnie to, że nie mam slide of hand, czyli zwinnych rąk. No, kolos. Żeby zabić kolosa, to najlepiej się zmówić z kolegą, z jakimś kumplem i po prostu fleszować go, żeby nic nie widział i z trzech, najlepiej trzy osoby, bo tak. No, może być oczywiście więcej, ale dwie osoby to jeszcze kolos jest w stanie ogarnąć, jak jest no, oślepiony. Ale jak już jest oślepiony i z trzema osobami musi walczyć, no to na 99% spadnie, bo po prostu już za dużo jest tych osób. No i spada po prostu, bo za dużo. No, widzicie, tutaj gościu do mnie próbuje z LKM-u. Tylko że no niestety jak sam próbuje z LKM-u i ja widzę go jeszcze, że próbuje z LKM-u, to nic nie zrobi tak naprawdę. Przepraszam za moje wciąganie, ale jeszcze mam, nie wiem, pozostałości po chorobie. Tak, jak widzicie tutaj tuż obok jest cel mojej, no, żebym podłożył tutaj bombę, ale tego nie zrobię. No bo chcę po prostu nabić sobie moła, bo dlaczego by nie? Dzięki temu, że jestem w tym domku, tutaj przy tym bombsajdzie, jest to dla mnie bardzo korzystne, ponieważ dużo przeciwników się respi koło mnie i wszyscy do mnie chcą przyjść, bo jestem u nich zaznaczony na taki kolor, na czerwony kolor. No widzicie, u mnie uruchomił mnie Fentexem, a ja nawet nic nie poczułem, nawet się nie zaczerwieniłem. Tak, wracając do tematu, do mnie zaznaczonego na czerwono, z taką strzałeczką nade mną i zabij. Coś takiego jest. Rzadko kiedy ja mam to, ja widzę to na moim ekranie, więc nie wiem, nie powiem wam jak to jest dokładnie, bo ja zazwyczaj mam kolosa, bo jestem najszybszy, no wiadomo. Nikak warrior do przodu. No patrzcie, no mnie w pojedynkę nie mają ze mną szans. Akimbo, nie Akimbo, LKM, no nie mają szans. No tutaj nie skapnęli się i jeszcze ja jestem na górze. A lepiej dla mnie. Pójdę po amunicję, gdy się kończy. Niestety właśnie tutaj jest często tak, że jak kampimy w jednym miejscu, tak jak w przypadku teraz mnie, no bo kolosu niestety nie można raszować, bo się za wolno biega. A było można raszować i raszowałem wtedy. No kiedy? Jak jeszcze kolos zdobywał paczkę Specialist, to on wtedy zaczynał biegać bardzo szybko. No i wszystkie perki wiadomo, no masakra, jedna wielka rzeź. No jak widzicie, nie, o, ludzie nie są zbyt mądrzy, ale no idą pojedynczo, zamiast nie wszyscy splashować i wszyscy we mnie ruszyć, to nie, nie. No i trudno. Ale i tak padnę w tym
meczu, jak będę kolosem. On idzie, no to jest masakra. On do mnie strzela z tego już jakieś dobre parę sekund, a ja się odwracam i wywalam mu te trzy kuleczki z Ziggla i po wszystkim. Tak. Jak nabiję mu abat, zacznę biegać po mapce. No bo po co cały czas siedzieć w tym nudnym pomieszczeniu, gdzie tak naprawdę nic nie dzieje. Bo cały czas trzeba się wychylać przez okno. No i zazwyczaj, no patrzcie, no. Że on mnie nie zauważył. Czy ja jestem aż taki chudy? Tu już goście się zdenerwowali, no i w trójkę. Myślałem, że będę miał tripla, ale niestety tylko podwójny. Ale map już zdobyty. Bum, bum, jeszcze tutaj. No i zacznie biegać, bo po prostu nie ma sensu cały czas siedzieć, bo to dla mnie już było nudne takie siedzenie w jednym miejscu. Nabiję killstreak w wysokości tam 40 chyba bodajże. A mój najwyższy killstreak, przepraszam, gunstreak. Był taki 42. Był on w gry na face-offie. Na TDM-ie. Ale to jak pojawiły się dopiero te mapki, nawet nie myślałem o tym, żeby zacząć nagrywać. Nie wiem, to był też jeden z moich początkowych mobów, ale ładny killstreak. Gunstreak. 42 z 50 możliwych. Nie miałem zbyt ogarniętego teamu. To trzeba przyznać. A, i ostatnio nabiłem na regularnym deathmatchu TDM-ie, znaczy na regularnym TDM-ie nabiłem MOAB'a z PP90. Mam też dla Was przyszykowany MOAB z MP5. Więc tak naprawdę tylko do zdobycia MOAB'a mi już brakuje... co mi brakuje? PN9. Wiecie co? Ta broń... jakby wam to powiedzieć. Na początku, jak zacząłem ją grać, lepiej mi się nią o wiele grało. A teraz, no już nie jest taka cudowna jak dla mnie. Gra się nią, bo się gra. Miałem tak naprawdę 24 level, bo tej broni, no ale mi się znudziło już to i przeszedłem na prestiż. No tu już widzicie, jestem cały czerwony. Postanowiłem gdzieś pobiec, schować się. No i się już zrobiłem. Ale już jest ich tutaj za dużo, że chyba zaraz chwilę padnę. No widzicie, wszyscy fleszują i rzucą. No i właśnie o to chodzi, żeby tak zabić kolosy, trzeba fleszować i szybko go zabić. No. Nie wiem o ile, czy wiecie, ale ten tryb gry jest na playliście gry społecznościowe. Właśnie, coś takiego. Tryby społecznościowe, coś takiego. Tam jest też zainfekowany, strefa zrzutu i... jak to, WAN, czyli wszystko albo nic właśnie. Szkoda, jak dla mnie to trochę szkoda, że wyeliminowali JWK, czyli jeden w Pomorze, albo 18 z plus, albo 3x6, no naprawdę szkoda. Nie wiem, dlaczego to wywalili. Wydaje mi się, że... a tutaj chyba padnę. No właśnie. Nie wiem dlaczego, ale dobra. Co ja mówiłem przed chwilą? Kurde. Że wydaje mi się, że JWK, czyli jeden w Komorze, było dość często grane, bo pamiętam, że jak ja zawsze grałem w tryby społecznościowe, czyli w Gun Game tym razem, jeszcze to się nazywało Gun Game, to bardzo często ludzie głosowali na JWK, albo chociaż można te 3x6 albo 8 z plus, no to niezbyt tak często, ale bardzo często było JWK. Nie wiem dlaczego właśnie wyeliminowali to z playlisty. Szkoda, naprawdę szkoda. Można było sobie poćwiczyć celność. No ale cóż, nie będę płakał. No to tutaj już właśnie tak myślałem, czy puścić tego MOAB'a, czy nie puścić, ale powiedziałem sobie, że poczekam do tak 20 sekund, do 15 sekund, bo MOAB jeszcze tam wybucha 9 sekund, że jak on mnie tego nie rozbroi, to puszczam.
No i oczywiście jak puściłem tego malba przez te 15 sekund, co było ostatnie, oczywiście rozbroili. A ja zazwyczaj tak robię na tym trybie, że jak prowadzę do remisu tutaj, w tej pierwszej rundzie, a potem jak jest następna runda, puszczam Moaba, to i wtedy rozwala wszystkich i wygrywamy bez problemu, prawda? No i tutaj po tej grze, patrzcie, już 7 sekund było do końca. No ale cóż. Gram, nie gram, tylko po tej grze gościu do mnie napisał GG, czyli good game, czyli dobra gra, jakby ktoś się pytał. No, no i tu jest ostatnio moja kamera. Całe szczęście, że nie było widać mojego deda. Nie wiem co, nie jestem taki, żebym się tym przejmował. Tutaj, a, bum, 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 oślepiony, a ja nadal zabijam, tutaj, rszuję, czulo. No, wynik jaki uzyskałem to 48 na 7 na 5. Jeśli wam się podobało, dajcie kciuka do góry, zasubskrybujcie, nie wiem, skomentujcie. Żegnam się z wami.